scharakteryzowanie naszych nowych zawodników. To ciekawe. Myślę, że boisko ich zweryfikuje i scharakteryzuje najlepiej, natomiast obaj pasują do profilu zawodników, jakich chcieliśmy pozyskać. Myślę, że obaj pasują też do stylu gry, który chcemy prezentować. Zarówno Hubert, który no było nie było na poziomie czołówki kraju i kadry narodowej, grał parę lat. Ostatnie pół roku w Rumunii jakiś tam, powiedzmy, nieudany epizod, no ale to się zdarza w życiu. Jestem przekonany, że w Krakowie się odbuduje i pomoże nam. Jego gra wniesie jakość do naszej drużyny, jego umiejętności, doświadczenie niezbędne. Myślę, że będzie mocnym punktem drużyny, natomiast gdzie będzie grał, no to wiadomo, że wszystko się dopiero ułoży. Może grać na środku obrony, może grać na boku obrony, w razie czego może grać na defensywnym pomocniku, więc zawodnikiem uniwersalnym. Natomiast Grzegorz, chłopak bardzo utalentowany, który no szybko wyjechał z kraju i mimo, że gdzieś tam za granicą mu nie poszło, no to jednak ostatnie miesiące w Zawiszy to było bardzo udane, mimo tego spadku Zawiszy. Ja mówię generalnie o jego indywidualnym udziale. Grał bardzo dobrze, wyróżniający się bramkarz polskiej lidze. Pasuje też do naszego stylu gry, chłopak dobrze grający nogą, bardzo dobre warunki fizyczne. Potrzebowaliśmy takiego bramkarza, raz, żeby wzmocnić rywalizację w bramce. Druga sprawa, myślę, że Grzesiek to może być przyszłość Krakowi. Witamy. Hubert, numer 21. No tak, wczoraj przyjechałem wieczorem do Krakowa, dzisiaj pierwszy trening z zespołem. Wrażenie super, trening fajny, oby taki więcej. Cóż można powiedzieć, no, trzeba się przygotować dobrze do rozpoczęcia sezonu. Mam nadzieję, że razem z Grześkiem będziemy dobrym wzmocnieniem tego zespołu, a nie tylko uzupełnieniem. No i czas, tak jak trener powiedział, czas pokaże, czy te transfery zweryfikują wszystko. No cóż, ja powiem tak, że odczułem siłę Krakowi, powiedzmy sobie, na swoich barkach w ostatnich spotkaniach. Więc mam nadzieję, że zespół będzie się prezentował równie dobrze jak w końcówce ostatniego sezonu. Może nie w końcówce, ale w dużej części. Cóż, no tak jak Hubert powiedział, no, chcielibyśmy obaj od razu wywalczyć sobie miejsce w składzie. Będziemy o to na pewno mocno walczyć i zrobimy na pewno wszystko, żeby tak było. Wszystko jest w rękach i nogach. Jest teraz czas na to, żeby się dobrze przygotować i pokazać, a zobaczymy tak naprawdę, co przyniesie przyszłość. Dziękuję. Oddaję głos Państwu. Bardzo proszę pytanie. Jeśli można do obu piłkarzy, dlaczego takie numery i do pana Błąkiewicza, skąd opóźnienie przygotowania, po dwóch dniach pakiet jadą? Dlaczego taki numer? Powiedzmy, że zawsze grałem z numerem 21, to jest mój dzień urodzin. W Lechu oczywiście tego numeru nie mogłem dostać, bo grał z nim Dimitry Iniać. Tu mi się udało, bo tych wiemy słabych przegrzegał, odszedł z Krakowi i ten numer jest wolny, dlatego się cieszę, że mogę go dostać. A drugie pytanie, jakie było? Teraz ktoś pyta? Skąd opóźnienie? Wakacje. Nie, żartuję oczywiście. Musiałem jeszcze skonsultować się z lekarzem w Poznaniu w sprawie mojej ręki, bo doznałem urazu w Rumunii, jak teraz wcześniej powiedział, po nieudanym pobycie, ale wszystko już jest, można powiedzieć, na dobrej drodze, że mogę trenować zespołem. A u mnie, jeżeli chodzi o numer, to raczej ani żaden sentyment, ani jakaś wielka
nie wiem, czy data urodzin, czy coś w tym stylu, po prostu pasuje mi i nic dodać, nic ująć, tylko tyle. Ja mam pana trenera, panie trenerze, to jest nie koniec tego tak? No myślę, że na pewno tak. My mówiliśmy o 4-5 transferach i to jest dalej aktualne, natomiast tak jak powiedziałem, to nie są proste sprawy. My nie szukamy uzupełnień tego zespołu, tylko szukamy wzmocnień tego zespołu, więc szukamy też zawodników, którzy jako, wniosą do tej drużyny jakość. Grzesiek i Hubert się wpisują w tą definicję, natomiast nie ukrywam, że poszukujemy też jeszcze paru zawodników. Jakieś tam rozmowy trwają, natomiast no, w związku z tym, że tak jak kiedyś powiedziałem, transfery lubią ciszę, a druga sprawa, że ja już się wyleczyłem po tylu latach pracy w piłce nożnej ze słowa blisko albo jeszcze bliżej, więc poczekamy na to, jak to wszystko się rozwinie. Dziękuję. Ja chciałem zapytać o piłkarzy, którzy ewentualnie mogliby pójść z Krakowi na wypożyczenie, bo wspominał pan o tych młodych szczególnie, którzy mogliby zostać wypożyczeni, czy to dalej aktualne i ewentualnie w przypadku których piłkarzy? Myślę, że ta grupa, która w dniu dzisiejszym trenowała, to z tej grupy jedynym, który może pójść na wypożyczenie, jest Przemek Kita, który mógłby gdzieś pójść i ogrywać się, bo w tym momencie będzie mniejsze szanse na grę. Pozostali zostają w naszej drużynie, więc tutaj już jeśli chodzi o tą ekipę, większych ruchów nie będzie. Te ruchy, które zrobiliśmy już z drużyny, one zostały już dokonane. Czy jeszcze jakieś pytania? Chciałem zapytać, czy o Mateusza Żydko, czy tam już się rozstrzygnęła sprawa tylko odejścia? Mateusz ma jeszcze pół roku kontraktu, rozmawia z działaczami odnośnie wcześniejszego rozwiązania tego kontraktu. Jak te sprawy są zaawansowane, nie wiem, natomiast w wypadku, gdyby się okazało, że no, nie wiem, nie znajdą nici porozumienia, Mateusz będzie trenował, będzie grał w trzecioligowych rezerwach. On o tym wie, przyjmuje to normalnie, więc to już wcześniej było wiadome, więc jest taka możliwość też, że tak się wydarzy, że po prostu dogra kontrakt do końca.